Witam Państwa, zapraszam na komentarz. Jeśli chodzi o WIG20, trudno w tej chwili powiedzieć coś nowego o sytuacji technicznej. Pozostaje stabilna, obóz byków niezmiennie ma problem z zanegowaniem wrześniowego szczytu, ale na rynku nie dochodzi do jakiegoś ponadprzeciętnego wzrostu presji podażowej i notowania indeksu utrzymują się ponad istotnym krótkoterminowym wsparciem Fibonacci'ego 2378-2381. I jeśli chodzi o WIG20, na pewno warto jeszcze pamiętać o strefie oporu 2434-2440, która to strefa w moim odczuciu może funkcjonować jako filtr cenowy dla wrześniowego szczytu. Wypada tutaj bowiem ważne zniesienie zewnętrzne 113%. Można zatem przyjąć, że dopiero w przypadku zanegowania tej eksponowanej przeze mnie zapory podażowej pojawiłby się wiarygodny sygnał techniczny zapowiadający kontynuację ruchu wzrostowego. Z niepokojącym krótkoterminowym sygnałem technicznym mielibyśmy natomiast do czynienia w momencie przetestowania strefy 2434-40 i następnie powrotem indeksu poniżej poziom cenowy wytyczony na bazie wrześniowego szczytu. Również w dość newralgicznym rejonie cenowym znajduje się w tej chwili DAX. Poprzednie lokalne szczyty, punkty zwrotne. To z historycznego punktu widzenia oczywiście nieprzypadkowy rejon cenowy. O takim silnym, krótkoterminowym sygnale słabości moglibyśmy jednak mówić dopiero w momencie zanegowania strefy 7301-7318, w rejonie której przebiega również czerwona median line i wcześniej przełamana linia zielonego kanału trendowego. W kontekście S&P natomiast zwróciłbym uwagę na przetestowaną wczoraj niemalże strefę oporu 1423-1425 zbudowaną na bazie zniesienia 61,8 poprzedniego pokazywanego w tej chwili impulsu podażowego. Jest to na tyle wiarygodny przedział, że z pewnością można spodziewać się tutaj wzrostu presji podażowej, a jeśli obóz sprzedających zachowywałby się tutaj pasywnie i ostatecznie doszłoby do zanegowania strefy 1423-25, byłby to kolejny sygnał techniczny zapowiadający ruch w kierunku przedziału oporu 1445-1447. Za najbliższe wiarygodne wsparcie uznałbym w tej chwili węzeł cenowy Fibonacci'ego 1398-1401 zbudowany na bazie dwóch zniesień 61,8 i 23,6. Podsumowując krótko wykres S&P w ujęciu dziennym, wydaje mi się, że istotny może być przebieg dzisiejszej sesji właśnie w kontekście tej strefy 1423-25 wytyczonej w oparciu o zniesienie 61,8. Gdyby w trakcie sesji doszło jedynie do naruszenia tego przedziału, zamknięcie wypadłoby jednak poniżej poziomu 1423, byłby to jakiś taki wstępny sygnał słabości, choć oczywiście wymagający jeszcze dodatkowego potwierdzenia. Dziękuję bardzo.